witam was w kolejnym odcinku alternatywnych konstrukcji. Dziś ponownie bierzemy sobie na ruszt nasz ulubiony fabulant, ulubiony oczywiście w cudzysłowie, i bierzemy sobie trzecią z alternatyw, jakie proponuje nam instrukcja. I nie oszukujmy się, jest to choć mocno fantazyjna produkcja, to chyba jednak niestety najsłabsza. A co to jest tak naprawdę? Jest to taki mini, jak widzicie mini, bo tylko z dwóch tych części zbudowany, pojazd więzienny. I jest on niestety konstrukcją dość mocno nieudolną, choć jest konstrukcją dość mocno zabawną i czymś, na co Lego w dniu dzisiejszym już by sobie raczej nie pozwoliło nawet, by coś takiego zbudować. Ale po kolei. Mamy tutaj zamontowane na motorze naszą całą konstrukcję. Jak widzimy, ono bazuje tylko i wyłącznie na tym klocku i na tym tu jest przyczepione. Główną jego tutaj wadą jest to, że po tej stronie i po tej ma nierównomierne i nierównomierną ilość klocków, przez co gdy go puścimy, to niestety na tą stronę upada. Choć tutaj nie do końca, bo instrukcja nie była na tyle szczegółowa, moglibyśmy coś tutaj dodać, by tą konstrukcję utrzymać właśnie w miarę w równowadze. U góry ma on stanowisko dla właśnie jednego pieska, więc jeden może sobie u góry spokojnie jechać i patrolować teren. Ten daszek jest tu dość mocno zabawny w tym momencie. On niestety trzyma się na jednym studzie, więc bardzo łatwo odpada. Tutaj też tak naprawdę, jeżeli kierowcę jest ciężej wsadzić na ten motor i dopasować, to ponieważ po prostu no mamy tu ciasno trochę, nie oszukujmy się, jest tu ciasno dla tego kierowcy. Ma on ten taki mini blacik roboczy, choć nie do końca wiem po co, no fajnie jeździmy, na tym blaciku pracujemy. No chyba trochę o to chodzi. Natomiast to też nie do końca wiem, w jakim celu to tu jest dodane. A największy ból jest taki, że według instrukcji tutaj mamy drzwi więzienne, które nam się po prostu no nie otwierają. A z tyłu mamy okienko, chociaż tak naprawdę oczywiście moglibyśmy tu wmontować sobie drugie drzwi, ale wtedy złodziej jakże łatwo by z tego więzienia uciekał. Konstrukcja, mówię, dość szalona. Dzisiaj by czegoś takiego Lego już na pewno nie wydało tak irracjonalnej budowli. Mnie ona oczywiście trochę śmieszy. Natomiast zbudowałem ją pierwszy raz w życiu i raczej do niej nie wrócę, chociażby właśnie z tych względów błędów konstrukcyjnych, które tutaj mamy, że ten nie trzyma się, ciężko by się ten faktycznie bawił. Oczywiście dałoby się i konstrukcja mega zabawna, no jeżdżące więzienie na motorze, natomiast no ma ona trochę takich błędzików. Niemniej miło, bo kiedyś Lego takie rzeczy robiło w instrukcjach, dziś już takich rzeczy nie robi. Oczywiście możemy sobie wpaść na to sami, natomiast no nawet ja bym chyba na tak irracjonalną konstrukcję w życiu nie wpadł. Niemniej zestaw jako ciekawostka, no kurczę, nie oszukujmy się, fajny, więc nie mogłem się powstrzymać, musiałem wam pokazać tą drugą alternatywę i jednocześnie ostatnią właśnie z tego pamiętnego Fabulandu. Tymczasem dzięki za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych.